Tomasz Filipek, kierownik sprzedaży firmy AmiBlu. Znajdujemy się w miejscowości Parczew w województwie lubelskim przy linii kolejowej numer 30. Podczas modernizacji drogi wojewódzkiej 815 powstał problem przejścia pod istniejącą linią kolejową. Ponieważ światło istniejącego obiektu drogowego pod torami nie pozwalało na przeprowadzenie ciągu pieszo-rowerowego na drugą stronę, pojawiła się konieczność wykonania oddzielnego obiektu. Do projektu wykorzystano rury CCGRP o sztywności 64 tysiące N na metr kwadrat, średnica zewnętrzna 3600. Całkowita długość obiektu to ponad 31 metrów. Zastosowano dwie nitki rur. Jedna służy do przeprowadzenia ruchu pieszego, natomiast druga jest tunelem dla rowerzystów. Zaletą rur GRP jest to, że można je stosować pod torami, gdyż jesteśmy w stanie wyprodukować rury o wysokiej wytrzymałości. Jak widać za moimi plecami, rury GRP można stosować jako tunele i przejścia dla pieszych, jak również przepusty pod ciągami kolejowymi. Stefan Motyl, jestem przedstawicielem firmy Przedsiębiorstwo Przewiertowe Motyl. Otrzymałem zlecenie na wykonanie przewiertu w okolicy Parczewa rurą GRP 3600. Mikrotunneling suchy był wykonywany bez żadnych przeszkód. Całe zadanie było wykonane w ciągu jednego miesiąca, łącznie z komorą startową i odbiorczą. Pierwsze przewierty, które realizowałem rurą GRP, był to szlak kolejowy na E20. I to jest 2003 rok. Firma Motyl rozwija się i pokonuje coraz większe trudności. Na chwilę obecną 3600 jest to największa rura, którą przyciskam.